świetnie sprawdziła się za granicą, a w 2022 roku pozbawiła wielu polskich seniorów milionów złotych. Metoda na wnuczka, znana i spopularyzowana. Dlaczego wciąż tak skuteczna? Halo? Babciu? Krzysiu? Tak, babciu, to ja, Krzysiu. Ofiary to często osoby samotne. Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, żeby oszukiwana uwierzyła, że rozmawia z kimś z rodziny. Sama wymieniła jego imię i inne informacje na jego temat. To uwiarygodnia reszta rozmowy. Czy wszystko w porządku? Metoda wciąż się rozwija, a scenariuszy jest wiele. Babciu, miałem wypadek. Lub? Babciu, taka okazja się nie powtórzy. Lub? Jeśli nie zrobię tego, co mówią, skrzywdzą mnie. Dług, porwanie? Wymyślonych historii jest mnóstwo. Ale zawsze chodzi o to samo. Potrzebuję pieniędzy. To przecież członek naszej rodziny. Troska zmiękcza serce. Ale usypia też czujność. Co dalej? Zwykle domniemany wnuk nie może pojawić się u nas osobiście. Wysyła przyjaciela, znajomego, osobę, która odbierze za niego pieniądze. Jak tego uniknąć? Po pierwsze, profilaktyka. Jeśli głos w telefonie jest ci obcy, natychmiast odłóż słuchawkę. Im szybciej zakończysz rozmowę, tym mniejsze prawdopodobieństwo manipulacji ze strony oszusta. Po drugie, nie udzielaj przez telefon żadnych osobistych informacji. Po trzecie, nie działaj pochopnie. Po zakończeniu rozmowy skontaktuj się z członkiem rodziny. Zadzwoń do wnuka. Jeśli to możliwe, spotkaj się z nim osobiście. Nie wpuszczaj do mieszkania osób, których nie znasz. Nie oddawaj obcym swoich pieniędzy, ani innych dóbr. Jeżeli sam posiadasz starszych rodziców, dziadków, przekaż im te informacje. Nie pozwól, aby zostali oszukani.